Okej, mam zapałki. I sprawdzamy. Pali się. Oddzielam korę od tych patyków i słomy, żeby pokazać, że sama kora się pali. Pali się i podkładam szybko resztę i okej, mamy ogień. Dobra, udało się. Dobra, przygasimy ten ogień. I żeby nie było, że ściemniam, tu jest ten mokry kawałek brzozy. I jeszcze raz go zamoczymy. Zamoczymy wszystkie. Dobra, są całkiem mokre. I test, czy to się będzie paliło. Nie pali się od razu. Jeszcze raz. Udało się. Nie, jednak całkiem mokra kora nie jest dobrą rozpałką. Została mi jedna zapałka, można powiedzieć, że pół zapałki. O, przepraszam, jeszcze jest jedna. Nie udało się. Czyli jednak całkiem mokra kora brzozy nie chce się palić.